Dzień dobry. Dziś moim Państwa gościem jest pan minister Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej. Serdecznie witamy w Koszalinie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie ministrze, chciałem spytać przede wszystkim, jaki jest cel wizyty pana w Koszalinie, bo szef służby zagranicznej kojarzy się bardziej z areną międzynarodową niż ze sprawami średnich miast czy z samorządem. To prawda, jestem szefem służby zagranicznej, ale w związku z tym także jestem szefem Akademii Dyplomatycznej, a wśród zadań Akademii Dyplomatycznej jest nie tylko szkolenie naszych dyplomatów, ale także promowanie naszej dyplomacji i szkolenie zagranicznych dyplomatów. Ale to promowanie naszej dyplomacji jest niezwykle ważne, bo dzisiaj nasza dyplomacja jest bardziej otwarta niż kiedykolwiek, jest też bardziej aktywna niż kiedykolwiek. To wymóg oczywiście otoczenia międzynarodowego, ale też przekonania, że bez współpracy z obywatelami, bez współpracy z uniwersytetami, bez współpracy z organizacjami pozarządowymi, wreszcie z przyjaciółmi Polski, z Polonią na całym świecie, no nie będziemy w stanie prowadzić tak skutecznej polityki, jaka jest w tej chwili potrzebna. Wspomniał pan o Akademii Dyplomatycznej, zaraz do tego wrócimy, ale chciałem wcześniej zapytać o pańską rolę, bo stanowisko szefa służby zagranicznej powstało z tego, co wiem, w 2021 roku, czy to jest nowa funkcja. I chciałem zapytać, jaka jest pańska rola w tej całej strukturze, bo też nie brakuje opinii, że to jest rola bardzo ważna, bo kadrowe sprawy podlegają panu. Jak to wygląda? Jaka to jest... To rzeczywiście na całym świecie właściwie dyplomacje podlegają zmianom, reformom, zmieniają się czasy, są nowe instrumenty, rola dyplomacji, rola ambasadorów, rola placówek ulega pewnym zmianom. No i to też nie omija Polski. W 2021 roku zdecydowano się, żeby funkcję dyrektora generalnego podzielić właściwie na dwie funkcje. Dyrektora generalnego, który zajmuje się sprawami administracyjnymi, no i szefa służby zagranicznej, który się głównie zajmuje dyplomacją, szkoleniem dyplomatów. No i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry podział, gdy spotykam się, a dość regularnie się spotykam z moimi odpowiednikami w różnych ministerstwach, no to tam, gdzie nie ma takiego podziału, to rzeczywiście mi najczęściej zazdroszczą, że właśnie, że oni zamiast zajmować się merytoryczną stroną dyplomacji, no muszą zajmować się głównie sprawami administracyjnymi, a tutaj przy dobrej współpracy z dyrektorem generalnym rzeczywiście tworzymy zgrany tandem. Chciałbym zapytać też, wspomniałem wcześniej o Akademię Dyplomatyczną, bo to jest, panu podlega jedna z ról kierowania nią. Chciałbym zapytać o, jacy są współcześni polscy dyplomaci, bo przypomniało mi się, że kiedyś, chyba w czasie II wojny światowej, Anglicy ukuli takie powiedzenie, że Polacy to są urodzeni wojownicy, a Anglicy urodzeni politycy i dyplomaci. I jak się wgłębi w polską historię, to chyba tak trochę jest i nie zawsze wychodziło nam to z korzyścią, bo bitwy potrafiliśmy wygrać, przekuć na zysk polityczny, nie zawsze. I chciałem zapytać, jak teraz wygląda, czy to się zmienia i jakich mamy dyplomatów teraz? No, na szczęście Polska ma tak bogatą historię, że możemy się pochwalić nie tylko ponad 1000 lat naszych dziejów, ale także właśnie jedną z najdłuższych tradycji dyplomatycznych w Europie. Wielu dyplomatów zdaje sobie z tego sprawę, no sam spotykając się chociażby z tureckimi dyplomatami, to właśnie widzę, że wszyscy oni mają mocno wgrane w to, że łączy nas 600 lat relacji dyplomatycznych i w związku z tym już samego tego faktu podchodzą z większym szacunkiem do naszego kraju niż do wielu innych partnerów. Więc z tej całej ogromnej historii możemy znaleźć wiele przykładów bardzo pozytywnych, gdzie właśnie nasi dyplomaci odgrywali bardzo istotną rolę, wspierając politykę Rzeczpospolitej. No i oczywiście także te trudniejsze momenty, no szczególnie ostatnie 200-250 lat, należą do tych niezwykle... Ale myślę do czasów współczesnych. Wiadomo, że po 89 roku no, tą Polskę trzeba było odbudować i na różnych płaszczyznach, przystosować ją do współczesnego też świata, do zmian i w ogóle odnaleźć się w nowej rzeczywistości, nie wcześniejszej, perelowskiej. Chciałem zapytać, no jak teraz, jacy są teraz polscy dyplomaci na tą chwilę, jak im pomaga ta Akademia Dyplomatyczna? Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest bardzo szerokie pojęcie. Dyplomaci są dyplomaci, którzy zajmują się relacjami bilateralnymi, są dyplomaci, którzy zajmują się relacjami multilateralnymi, na przykład w organizacjach międzynarodowych. No i wreszcie mamy konsulów, bardzo często polscy Polacy, którzy mają, polscy obywatele, którzy mają problemy. Rzeczywiście sytuacja życia i śmierci mogą liczyć na nasze placówki na całym świecie, więc każda z tych ról jest niezwykle ważna i powiedziałbym tak, że
No to nie jest przypadek, że Polska jest aż tak aktywna, że Polska jest nie tylko członkiem, aktywnym członkiem NATO, Unii Europejskiej, ale także jest aktywnym członkiem bardzo wielu innych formatów współpracy międzynarodowej, czyli Trójmorze, czyli Grupa Wyszehradzka, czyli nie wiem, Trójkąt Lubelski, Trójkąt Weimarski, no cała Bukaresztańska Dziewiątka, więc to pokazuje, jak bardzo dobrych, sprawnych mamy dyplomatów, ale co więcej, jak bardzo kreatywnych mamy dyplomatów. I myślę, że naprawdę z dumą możemy podejść do naszej dyplomacji. Przy bardzo ograniczonych środkach nasi dyplomaci rzeczywiście działają z pełnym poświęceniem i Polska jest coraz lepiej znana, coraz bardziej obecna w wielu krajach, no nie wspominając tutaj o sytuacji na Ukrainie, gdzie... Zaraz do tego wrócimy, ale wspomniał Pan, Panie Ministrze, właśnie o tej tradycji, że mam tą długą tradycję dyplomatyczną, przedrozbiorową, jeszcze bardzo długą. I chciałem zapytać, jak teraz we współczesnym świecie wygląda? Czy na przykład, bo patrząc na tą historię, można wymienić bardzo ważne indywidualności dla polskiej dyplomacji, jak Jan Dantyszek był pierwszym stałym posłem przy dworze cesarskim, inne znane nazwisko to Jerzy Ossoliński, udane misje dyplomatyczne też w dawnych czasach, cofając się jeszcze głębiej, Paweł Włodkowicz, prawda, za czasów Jagiellońskich i, no, i też Roman Dmowski, czyli indywidualności, które na pewno wpłynęły na sytuację polską na arenie międzynarodowej. I czy teraz w współczesnej Europie, świecie, indywidualności, takie wybitne jednostki w dyplomacji są ważne, czy raczej już jest taki mechanizm, pewien proces, na który pracuje rzesza ludzi? Czy taka kolacja na przykład we dwóch znanych dyplomatów, czy też polityków może wpłynąć na ważne decyzje nieformalne? Czy to raczej już wynika z pewnych procesów, ustaleń, z uwarunkowań? Jak to wygląda dzisiaj? Właściwie oba te elementy są nadal bardzo ważne. Czy z jednej strony Pan wymienił postacie z czasów z renesansu, wczesnego odrodzenia. Jeden z XX wieku. Jeden z XX wieku. A pamiętamy, że nowoczesna dyplomacja to jest ten 1815 rok, czyli po Kongresie Wiedeńskim. Ale rzeczywiście mamy tu i tu tradycję i po Kongresie Wiedeńskim, nawet gdy nie było państwa polskiego, to mamy wspaniałą tradycję księcia Adama Czartoryskiego, który stworzył właściwie dyplomację bez państwa. To było możliwe dlatego, że przodkowie zostawili nam niezwykle ważną definicję i rozumienie państwa. Państwa jako Rzeczpospolita, czyli wspólnota wolnych obywateli. I ci wolni obywatele rzeczywiście działają na rzecz dobra publicznego, na rzecz dobra wspólnego, którym jest właśnie nasze państwo. Nawet jeżeli to państwo nie jest na mapie, to jednak staramy się o nim myśleć, o nim pamiętać. I to jest taka lekcja dla nas dzisiaj, żebyśmy pamiętali, że każdy z nas jest tak naprawdę dyplomatą i ambasadorem. Czyli jak pojedziemy na wakacje, to też musimy mieć w tyle głowy, że reprezentujemy. Dokładnie, bardzo, bardzo to proszę, bo to jest naprawdę niezwykle ważne. Znaczy, takie podstawowe zasady dyplomacji to nie tylko jest savoir-vivre czy protokół, czyli dobre maniery. Czy też jakie wrażenie zostawiamy za sobą. I... Dokładnie, ale też taka prosta zasada, że o swoim państwie nie mówimy źle, szczególnie osobom, które nigdy w Polsce nie były albo nigdy niewiele o Polsce wiedzą. Rozumiem. W domu możemy się kłócić na zewnątrz, możemy raczej pokazywać tą lepszą stronę niż... Chodzi o to, że my jesteśmy w sytuacji, w której niestety najczęściej zdarzamy się z ignorancją. Najczęściej brak wiedzy jest naszym wielkim przeciwnikiem w wielu krajach świata. Czy to jest takie duże zadanie dla polskiej dyplomacji współczesnej, żeby ten brak wiedzy, o którym Pan wspomina, żeby to nadrobić i też pewne stereotypy, które są bardzo krzywdzące, niesprawiedliwe. Dokładnie tak. Te stereotypy sięgają, jak udowodnił Larry Wolf w swojej książce o wynalezieniu Europy Wschodniej, sięgają XVIII wieku i wtedy właśnie między innymi późniejsi nasi zaborcy stworzyli pewne stereotypy, pewne negatywne spojrzenie na Europę Środkowo-Wschodnią. My musimy z tym walczyć. My musimy walczyć poprzez poszerzanie wiedzy o Polsce, jak poprzez dostarczanie informacji. Bo w tak powszechnej wiedzy, wiadomo, jest ta kampania prowadzona chyba skutecznie, żeby piętnować wszystkie próby przypisania nam autorstwa obozów koncentracyjnych, jeżeli komuś się zdarzy gdzieś w Europie, ale chyba bardzo rzadko się zdarza, kiedyś to było częściej. A czy są jeszcze inne jakieś rzeczy, akcje związane z tym, żeby te stereotypy i ten brak wiedzy pokonać? No, z jednej strony bardzo ważne jest reagowanie na nieprawdziwe informacje, czy właśnie na kłamstwa wręcz, które pojawiają się czasem w mediach i właśnie te
polskie obozy koncentracyjne są jednym z takich elementów. To one są szybko wychwytywane i przez Polonię, i przez nasze placówki prostowane. Już jest skuteczny system, który to chyba wychwytuje, prawda? To wychwytuje i to rzeczywiście się dzieje, chociaż niestety te pomyłki się do dzisiaj zdarzają. Natomiast oprócz tego ta pozytywna opowieść, znaczy pokazanie Polski jako, jako kraju, no właśnie, który przeciwstawił się Hitlerowi chociażby, którego no właśnie nasza dyplomacja i rząd na uchodźstwie odegrał bardzo ważną rolę w ratowaniu Żydów, w tym szczególnie obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Czeka nas beatyfikacja rodziny Ulmów. We wrześniu. Teraz wychodzi książka znanego brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a na temat grupy Ładosia i polskich dyplomatów angażujących się, więc mamy nadzieję, że to będzie się zmieniało. Myśmy w Londynie wydali książeczkę Notę Raczyńskiego. Jak gdyby pod wpływem tej wznowionej noty w tym roku Izba Gmin wspominała 80-lecie pierwszej debaty na temat Holokaustu w Izbie Gmin, która właśnie była spowodowana tą notą Raczyńskiego. Więc tutaj Wielka Brytania jest świetnym przykładem tego, jak nasza dyplomacja potrafi być skuteczna i nie tylko zmienić spojrzenie na Polskę, ale także zainteresować Polską i elity brytyjskie, i szersze kręgi społeczne. Czy można to robić zawodowo w postaci dyplomatów, ale mamy też my, jako obywatele, mamy rolę do spełnienia, jak wyjeżdżamy za granicę, żeby... Tak, bo tego nie zrobi jeden dyplomata, czy drugi, to właśnie możemy zrobić tylko wspólnie. I właśnie Wielka Brytania jest świetnym przykładem, że ogromne zaangażowanie Polonii, ogromna aktywność Polonii we współpracy z naszymi dyplomatami przynosi niesamowite efekty. Panie ministrze, tą funkcję, którą pan pełni, jak wspomniałem wcześniej, to był 2021 rok. Rok później wydarzyło się coś, co no, zmieniło zupełnie sytuację w Europie. Po II wojnie światowej nie było takiego konfliktu jak w Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę i chciałem zapytać, no, rok czasu pan pełni tę funkcję nową, czyli pewnie wszystko trzeba wiele rzeczy zmieniać, zorganizować. I chciałem zapytać, jakim wyzwaniem z pana punktu widzenia, z pana zadań było to, co się stało w 2020 roku? Czyli 24 lutego, tak? Dokładnie. 2020 roku, chodzi mi o agresję. Tak, do 24 rosyjską. Lutego nastąpiła agresja i rzeczywiście akurat wtedy przebywałem w Londynie i musiałem skasować swoje spotkanie i szybko wracałem do Polski. To jest właśnie taki moment, kiedy zarówno nasza dyplomacja z naszym ambasadorem na czele w Kijowie, z naszą placówką we Lwowie, która przez wiele miesięcy była największą placówką dyplomatyczną na Ukrainie, z innymi placówkami, które musieliśmy szybko ewakuować, no odegrała i odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę. I myślę, że wszyscy możemy być po 24 lutego bardzo dumni, bo Polacy no trochę jak dawny zew pospolitego ruszenia w potrzebie stanęli i poczuli, że to jest ten moment, kiedy musimy wszyscy pomóc, wszyscy się zaangażować i rzeczywiście jest zarówno Straż Graniczna, jak i Policja, jak i Straż Pożarna, jak i samorządy, NGOsy, poszczególne województwa, no to właściwie... Można powiedzieć, że cały naród stał się takim ministerstwem spraw zagranicznych, nie? Wtedy i dyplomatami, którzy... Dokładnie tak, znaczy ale tutaj myślę, że znaczy, miałem zaszczyt w poniedziałek, we wtorek, w środę towarzyszyć panu prezydentowi w Londynie, no i tu ogromne oklaski on zawsze otrzymywał wtedy, gdy przypomniał właśnie o tej roli Polski w pierwszych dniach, tygodniach wojny i tu rzeczywiście myślę, że możemy być z tego dumni, bo my często nie doceniamy samych siebie. To prawda, ale też to było na pewno duże wyzwanie dla dyplomacji, prawda? Bo z takim zagrożeniem, z taką sytuacją no, nie spotkaliśmy się. Przynajmniej to pokolenie dyplomatów, które teraz pracuje, nie spotkało się. To było i jest, ale też pamiętajmy, że dyplomacja to są dość często sytuacje kryzysowe. Na mniejszą, większą skalę cały czas mamy ambasadora w Bagdadzie, więc mamy takie placówki wojenne. Ostatnio musieliśmy ewakuować naszą placówkę z Chartumu. Wcześniej mieliśmy Afganistan, wcześniej mieliśmy mniejsze lub większe kryzysy, chociażby w Dover, wtedy, gdy nasi kierowcy, między innymi nasi kierowcy zostali wstrzymani tuż przed Bożym Narodzeniem, więc takich sytuacji kryzysowych, gdzie rzeczywiście nasza dyplomacja staje na baczność i stara się pomóc naszym swoim obywatelom, stara się przeciwdziałać tym złym tendencjom,
no niestety w naszych w ostatnich latach całkiem sporo. Mówiliśmy o sytuacji na wschodzie, to kilka zdań chcę jeszcze zapytać o sytuację na zachodzie, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej już od dobrych kilku ładnych lat. Sytuacja teraz jest, no są nieporozumienia, są pewne, nie wiem, konflikty może nie, ale pewne spory i chciałem zapytać, jak to z pańskiej strony wygląda, szefa służby zagranicznej, bo można powiedzieć, jedni twierdzą, że sytuacja nasza z Unią Europejską jest po prostu katastrofalnie zła, inni, że to jest po prostu normalna walka o swoją pozycję kraju w danej strukturze międzynarodowej. Jak pan to postrzega? Jak postrzega pan obecną sytuację Polski w Unii Europejskiej? Po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że Polska w porównaniu z wieloma innymi krajami radzi sobie lepiej w bardzo wielu polach. Szczególnie gdy popatrzymy na wzrost naszego PKB, na stan naszych finansów publicznych, gdy popatrzymy na to, jak bardzo równomiernie kraj się rozwija, to rzeczywiście to już ostatnie 30 parę lat wykorzystaliśmy lepiej niż wiele krajów chociażby Europy Zachodniej. To jest jak gdyby jedna rzecz, o której warto pamiętać, a druga rzecz, że we wspólnotach europejskich czy potem w Unii Europejskiej zawsze były spory, zawsze były kłótnie, ale to jest zupełnie naturalne, no bo ścierają się różne interesy i bardzo dobrze, no fatalnie byłoby, gdyby wszyscy byli jednomyślni. Czyli te spory, które są na linii Komisja Europejska, polski rząd, czy to jeszcze jest w ramach normalnej polityki, twardej, ale normalnej, czy to już jest pana zdaniem, czy może to inaczej nazwać, no bo cały czas są tutaj na pierwszym planie informacje na ten temat, cały czas są pieniądze, które do nas nie dotarły. No ale próba zawstydzania przeciwnika i to jest część gry oczywiście. To w Unii Europejskiej każdy, kto pamięta właśnie historię wspólnot europejskich, pamięta większe kryzysy. No ostatnio mieliśmy realny kryzys, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit jest takim realnym kryzysem i realnym problemem. Natomiast to, że Polska ma inną opinię niż kraje Europy Zachodniej, niektóre, a inne nas wspierają, to jest coś zupełnie naturalnego, no tym bardziej, że w wielu sprawach okazało się, że mieliśmy rację. I najwyższy czas, żebyśmy jednak byli lepiej słuchani przez te stolice zachodnie i mam na myśli całą Europę Środkową. Mhm. Jednym z moich zadań jest promowanie polskich obywateli w organizacjach. Właśnie chciałem zapytać o to, panie ministrze, bo pan wspomniał o Europę Środkowo-Wschodnią, czyli tą część, w której my się znajdujemy. Gdzieś można posłuchać opinię, że jednak nie do końca w właściwy sposób jesteśmy reprezentowani, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, nie wiem, dyplomatów w Unii Europejskiej. Teraz mówię o całym regionie, że to nie jest na takim stopniu, na którym to powinno być. Dokładnie tak jest. I między innymi dlatego moja wizyta w Koszalinie, dlatego moja wizyta na wielu uniwersytetach, dlatego co tydzień rozsyłamy dla wszystkich zainteresowanych biuletyn z informacjami o organizacjach międzynarodowych, bo jesteśmy niedoreprezentowani, informujemy o tym naszych obywateli, ale także uświadamiamy naszym partnerom, że po 20 prawie latach członkostwa w Unii Europejskiej, po ponad 30 latach od upadku komunizmu, najwyższy czas, żeby nasza wiedza, nasze doświadczenie była lepiej wykorzystywana w tychże organizacjach, które no, chociażby przed wojną na Ukrainie wielokrotnie popełniały kardynalne błędy. Więc ten brak środkowoeuropejskiej perspektywy, w tym polskiej perspektywy w szczególności, no, jest szkodliwy dla nas wszystkich. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, że mówimy o polityce międzynarodowej. Przez wiele lat mieliśmy takie w polityce międzynarodowej takie akcenty rozłożone, wydawałoby się, w równomierny sposób, przynajmniej tak to było postrzegane, czyli z jednej strony Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jak jest teraz? Bo troszeczkę się pozmieniało. Raz, że wybuchła wojna, dwa, że Wielka Brytania jest poza, bardzo ważny gracz polityczny, bardzo ważne państwo jest poza strukturami Unii Europejskiej. Jak teraz ta polska polityka wygląda, nie wiem, w którą stronę powinniśmy iść, nie wiem, może to za duże pytanie, bo pewnie można by o tym książkę napisać, ale kilka zdań na ten temat, jak pan to postrzega w tej chwili. Znaczy, powiedzmy tak, że do tego krótkiego, zarysowanego obrazu jeszcze dodajmy, że on się jeszcze będzie zmieniał, że polityka międzynarodowa jest bardzo dynamiczna i rzeczywiście cały czas się zmienia. Mhm. Coś, co dzisiaj jest aktualne, za parę miesięcy albo za pół roku może być. Chyba takim katalizatorem było właśnie ten, pewnie jednym z wielu, ale jednym z najważniejszych była wojna w Ukrainie. Nie? Ale z drugiej strony, jak się popatrzy na to oczami naszych na przykład sąsiadów, ja sam zwróciłem uwagę na to, będąc w Pradze, że nasi czescy partnerzy uważają, że polska polityka jest bardzo spójna, że właśnie, że oni nie bardzo
się tak miotają trochę od ściany do ściany, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że jesteśmy bardzo mocno nastawieni na współpracę w Europie Środkowej, że bardzo mocno wspieramy Ukrainę i to nasze wsparcie w bardzo wielu kwestiach jest kluczowe. I że także jesteśmy... Chyba to się zmienił nasz sojusz chyba ze Stanami Zjednoczonymi, jest trochę inny niż... Jesteśmy społeczeństwem i prounijnym, i proamerykańskim, czyli jesteśmy bardzo mocno za tym, żeby zachować transatlantyckie więzi i to się nie zmienia. Panie ministrze, to na koniec jeszcze pytanie. Będą pewnie nas oglądać młodzi ludzie. Jakie są drogi do tego, aby podjąć pracę w służbie dyplomatycznej? No, bardzo serdecznie zapraszam. Po pierwsze do współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Mówimy o tym, że nasza dyplomacja jest otwartą dyplomacją, bo z jednej strony zachęca do współpracy, zachęca do tego, żeby odbywać praktyki w naszych placówkach międzynarodowych. One są wszystkie otwarte i czekają na praktykantów, a nie znam praktykanta, który nie byłby zadowolony, bo rzeczywiście działanie dla Polski, działanie w tak aktywnym momencie powoduje, że od razu człowiek staje się członkiem zespołu i robi bardzo sensowne rzeczy. Oprócz tego zapraszamy na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Przepraszam bardzo. Ta aplikacja we wrześniu będzie miała kolejny termin składania dokumentów i codziennie właściwie toczy się nabór na różne miejsca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, także na placówkach, na bardzo różne stanowiska i administracyjne, i finansowe, i merytoryczne, i związane z mediami, i kierowców, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy, ale też pamiętajmy, że naprawdę każdy z nas jest dyplomatą, naprawdę każdy z nas chociażby w mediach społecznościowych czy w kontaktach z obcokrajowcami promuje wiedzę o Polsce i to jest niezwykle zawsze, ważne. Zawsze będzie reprezentował swój kraj, prawda? Dokładnie tak, a my musimy dokonać przełomu wiedzy na temat Polski, zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w innych krajach. Mam nadzieję, że to jest bardzo wszystkim potrzebne. To się uda. Pewnie to będzie wymagało trochę czasu, ale chyba idzie w dobrą stronę. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu. Piotr Polachoński, Włosko-Szaliński.